Bracia, wiecie, że pora nam już powstać ze snu. Teraz bowiem bliższe jest zbawienie nasze, niż wówczas, gdyśmy uwierzyli. Noc już minęła i przybliżył się dzień. Odrzućmy wtedy uczynki ciemności i przywdziejmy zbroję światła. Jako w świetle dnia postępujmy szlachetnie, nie w ucztach i pijaństwie, nie w rozpuście i w przeteczeństwie, nie w zwadzie i zazdrości, lecz przyobleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa. I Ewangelię zapisaną u świętego Ewangelisty Łukasza, które jako słów Bożych z uszanowaniem powstawszy, wysłuchajcie. Onego czasu rzekł Jezus uczniom swoim, będą znaki na słońcu i księżycu i gwiazdach, a na ziemi ucisk narodów wśród zamieszania, szumu morskiego i nawałności, gdy ludzie drętwieć będą ze strachu i oczekiwania tych rzeczy, które przyjdą na wszystek świat, albowiem moce niebieskie poruszone będą. A wtedy ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego w obłoku z mocą wielką i majestatem. A gdy się to dziać pocznie, patrzcie, a podnoście głowy wasze, bo się przybliża odkupienie wasze. I powiedział im przypowieść. Spojrzyjcie na drzewo figowe i na wszystkie drzewa. Gdy już z siebie owoc wydają, wiecie, że blisko jest lato. Tak i wy, skoro ujrzycie, że się to dzieje, wiedzcie, że blisko jest Królestwo Boże. Zaprawdę opowiadam wam, nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie. Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą. Tyle jest słów Ewangelii zapisanych na dzień dzisiejszy. A gdy się to dziać pocznie, patrzcie, a podnoście głowy wasze, bo się przybliża odkupienie wasze. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pan nasz Jezus Chrystus opowiada dzisiaj o strasznych rzeczach, o końcu świata, o tym, że moce niebieskie poruszone będą, o tym, że ukażą się znaki na niebie, na ziemi i na gwiazdach, o tym, że ten świat, który znamy, przeminie. I w obliczu końca świata to poganie mają się bać. To ci, którzy żyją dla tego świata, będą drżeli ze strachu, a ci, którzy żyją dla Pana naszego Jezusa Chrystusa, mają się zachować wręcz odwrotnie. Pan nasz Jezus Chrystus mówi, podnieście wasze głowy, oto bowiem przybliża się wasze odkupienie. I te słowa możemy zastosować do jakichkolwiek ziemskich cierpień. W obliczu każdego cierpienia, w obliczu strachu, czy to przed chorobą, czy to przed różnego rodzaju spiskami, czy to przed prześladowaniami, czy to przed kryzysem, niech poganie się boją, niech boją się ci, którzy żyją dla tego świata, a my, którzy nie dla tego świata żyjemy, pokażmy, że naprawdę nie dla tego świata żyjemy. Podnieśmy nasze głowy. Podnieśmy nasze głowy, bo przybliża się nasze odkupienie. I gdy podniesiemy nasze oczy, gdy wzniesiemy nasz umysł do tego, co wieczne, do tego, co niebiańskie, tak też ojcowie Kościoła w większości interpretują te słowa, podnieście wasze głowy, jako podnieśmy nasze umysły do poznania tego, co wieczne, do tego, co wiekuiste, do tego, co nie przemija, do tego, co w obliczu wszystkich cierpień, prześladowań będzie trwałym fundamentem. Podnieśmy więc nasze umysły do tego, co wieczne. Spójrzmy na przede wszystkim na samego Boga. W okresie Adwentu przede wszystkim te podniesione oczy mają być skierowane po prostu na Trójcę Przenajświętszą. Bóg poza czasem, prosty duch, który poznaje samego siebie. I to poznanie jest tak wielkie, że jest osobowe. Jest Jego Słowem. Jedynym Słowem, które Bóg wypowiada w swojej wieczności. Przez całą wieczność poza czasem. I to Słowo jest osobowe. Jest druga osoba Trójcy Przenajświętszej. Boże poznanie samego siebie, które jest osobą. I ich wzajemna miłość. Znowu wszystko odbywa się poza czasem. Także święty Augustyn, gdy powie, że
Jeśli zadacie mi pytanie, kiedy Ojciec rodzi Syna, kiedy w Trójcy Przenajświętszej Ojciec rodzi Syna, odpowiada teraz. Teraz rodzi Syna, dlatego że to się dzieje nieustannie, poza czasem, poza naszą kategorią czasu. Ten Bóg, Ojciec, który rodzi Syna. Ich wzajemna miłość, która znowu jest tak wielka, tak doskonała, że jest osobowa. I tą osobową miłość, trzecią osobę Trójcy Przenajświętszej, nazywamy Duchem Świętym. Tam powinniśmy podnieść nasze oczy, spojrzeć na nasz początek, naszego Stwórcę i na nasz koniec, nasz cel, ten, dla którego zostaliśmy przeznaczeni, bowiem naszym przeznaczeniem jest wejść do głębin Trójcy Przenajświętszej, radować się samo szczęśliwością samej Trójcy Przenajświętszej. I sama ta myśl powinna być dla nas szokująca, że my, jak święty Tomasz mówi, zwierzęta rozumne, takiego określenia używa święty Tomasz o człowieku, zwierzę rozumne, że my, te właśnie zwierzęta rozumne, mały proch tej ziemi, ten człowiek, a jednak powołany do tego, aby wejść do głębin Trójcy Przenajświętszej, aby stać się uczestnikiem boskiej natury, aby radować się całą wieczność tą samą szczęśliwością, którą raduje się ten przedwieczny Bóg. Nasz cel i nasz początek. I teraz okres Adwentu. To jest ten czas, kiedy podnosimy nasze spojrzenia do Trójcy Przenajświętszej i oczekujemy, i wzywamy: przyjdź, przyjdź, Panie Jezu. Z jednej strony wspominamy to oczekiwanie sprawiedliwych Starego Testamentu, którzy wzywali Pana Jezusa, żeby On przyszedł, aby odkupić ludzkość. Jednoczymy się tutaj z Najświętszą Maryją Panną, która wzywa przecież pośród tych sprawiedliwych Starego Testamentu: przyjdź, Panie Jezu. Oczywiście nie używa wtedy jeszcze imienia Jezus, jest ono jeszcze wtedy nieobjawione. Natomiast wobec Mesjasza nieustannie sprawiedliwy Starego Testamentu i Najświętsza Maryja Panna pośród nich wzywają. Wzywają Mesjasza, aby przyszedł, aby dokonał odkupienia. I my, którzy teraz musimy się z nimi zjednoczyć, którzy mamy się z nimi zjednoczyć i też wołać: przyjdź, Panie Jezu. Przyjdź, Panie Jezu, i uratuj nas. Przyjdź, Panie Jezu, i zabierz nas już do tej wiecznej szczęśliwości. I nie oznacza to bynajmniej tego, że chcemy już porzucić zupełnie sprawy tego świata i się nimi nie zajmować. Bynajmniej tak to nie działa. Już wielokrotnie o tym tutaj mówiłem, że ten człowiek, który wbija swoje spojrzenie ku niebu, który patrzy na Trójcę Przenajświętszą, ten człowiek, mając tą odpowiednią perspektywę, doskonale rozpoznaje marność tych rzeczy, rzeczy ziemskich, ale jednocześnie rozpoznając ich marność, jest w stanie poznać dokładnie, co trzeba zrobić, aby osiągnąć ten cel i żeby wypełnić swoje obowiązki. Powiem, zwykle to emocje nas zaślepiają, to strach, to lęk, to przed tym wszystkim, co na nas czyha, przed tymi różnymi wielkimi problemami, w cudzysłowie wielkimi problemami. To zwykle to nam przeszkadza w podejmowaniu dobrych decyzji. A gdy mamy serca nasze podniesione do Trójcy Przenajświętszej, do Pana naszego Jezusa Chrystusa, to wtedy wszystkie tutaj nasze obowiązki, wszystkie rzeczy, które mamy do wypełnienia, stają się nagle dla nas dużo, dużo prostsze. Nagle to, co nas przerażało, stanie się proste, stanie się niegodne nawet za bardzo uwagi. Wzywajmy Pana Jezusa razem z tymi sprawiedliwymi Starego Testamentu. Przyjdź, Panie Jezu. I nie znaczy to, że musimy oczekiwać teraz, że zaraz nastąpi koniec świata. Czas końca świata nie został nam objawiony. I gdy dzisiaj Pan Jezus mówi te słynne słowa, które Kościół tak często nam każe ich słuchać, że nie przeminie to pokolenie, aż to wszystko się stanie. To są słowa, które wymagają pewnego wyjaśnienia, bo przecież Pan Jezus mówi o końcu świata. Otóż mówi najpierw o zburzeniu Jerozolimy, a później o końcu świata. Jest to typowa wizja poetycka, obecna zarówno w Starym Testamencie, jak i później w Księdze Apokalipsy, czyli w wizji poetyckiej, przepraszam, w wizji prorockiej, nie poetyckiej, w wizji prorockiej, czas się przeplata.
to znaczy wydarzenia, które będą miały miejsce niedługo, przeplatają się z tymi, które będą miały miejsce dużo, dużo później. I tak w tej jednej wizji prorockiej Pan Jezus pokazuje nam zarówno zburzenie Jerozolimy, jak i koniec świata. I teraz możemy odnieść to słowo pokolenie bezpośrednio do zburzenia Jerozolimy. Faktycznie w ten sposób pokolenie nie przeminęło, aż to wszystko się stało, aż rozpoczął się cały ten proces, aż rozpoczęła się ta wizja prorocka i w pewnym sensie zburzenie świątyni jerozolimskiej jest dla Żydów przynajmniej końcem świata. To jest koniec Starego Testamentu, to jest coś faktycznie, jest to w pewnym sensie koniec świata. Eusebiusz z kolei, ojciec Kościoła, mówi, że to pokolenie, jeśli chcemy odnieść te słowa Pana Jezusa do wszystkiego, co powiedział, również do wizji końca świata, to należy to słowo pokolenie rozumieć jako cały Kościół Święty, który będzie trwał aż do końca świata. I wtedy faktycznie to pokolenie nie przeminie, aż wszystko, dosłownie wszystko się wypełni z tej prorockiej wizji, w której widzimy zarówno zburzenie Jerozolimy, jak i koniec świata. Dla nas osobiście jednak nie jest tak bardzo istotne, czy koniec świata nastąpi jeszcze zanim skończy się to kazanie, czy nastąpi za 1000 lat. Dla nas osobiście tak czy siak nasza śmierć jest końcem tego świata. To jest nasz taki mały, osobisty, prywatny koniec świata. Bowiem po tym już ten świat jest dla nas zupełnie niedostępny i pozostaje tylko ten wieczny, tylko sąd Boży i niebo lub piekło. A więc niezależnie od tego, kiedy ma się koniec świata wydarzyć, my gotujmy się na spotkanie z Panem Jezusem tak, jakby miało ono nastąpić zaraz. Bowiem czasu naszej śmierci pewni być nie możemy. I wzywając teraz Pana Jezusa, przyjdź, Panie Jezu, wzywajmy Go do naszych serc. Wzywajmy Go do naszych kościołów, do naszego społeczeństwa, po to, żeby Pan Jezus odmieniał ten świat. Wzywajmy Go, żeby On przychodził ze swoim prawem, żeby On panował. Wzywajmy Go, żeby On przychodził jako król i również, żeby przyszedł ostatecznie jako sędzia. Pragnijmy tego, żeby On przyszedł i wymierzył sprawiedliwość. Tego jak najbardziej powinniśmy oczekiwać i to jest, gdy wzywamy Pana Jezusa jako sędziego, Panie Jezu, przyjdź, to jest wyzwanie również dla nas, bowiem my musimy być gotowi na to, żeby On faktycznie przyszedł, jeśli mamy odwagę Go w ten sposób wzywać. Ale miejmy tą odwagę i zadbajmy o to, żeby zawsze być gotowymi na to, aby móc stanąć z radosnym obliczem przed naszym sędzią, naszym Odkupicielem, Panem naszym Jezusem Chrystusem. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.